Krowa jest jedną z dwóch głównych postaci w Krowie i Kurczaku. W angielskiej wersji głosu użycza jej Charlie Adler. Krowa jest 7-letnią siostrą Kurczaka i waży 600 funtów. Jest zwykle postrzegana, przynajmniej przez Kurczaka, jako wyjątkowo infantylna i głupia. I szybko jest podatna na wybuchy emocji, ale czasami wykazuje niesamowite talenty. Chociaż patrzy na swojego starszego brata Kurczaka, myśląc, że jest fajny i zwykle z miłością zwraca się do niego, wiele razy pokazano, że nie zawahałaby się użyć szantażu, aby skłonić Kurczaka do zrobienia tego, czego chce. Często wykorzystuje swój status najmłodszego dziecka w rodzinie. Mimo tego, ma też serce ze szczerego złota. I zawsze będzie starać się, aby inne postacie postępowały właściwie. Inną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że zawsze jest na miejscu, aby wyciągnąć impulsywnego i upartego Kurczaka z wszelkich kłopotów, udowadniając, że naprawdę go kocha. Alternatywną wersją Krowy jest Super Krowa. Super bohater o nadludzkiej sile, który jest prawie nietykalny i umie latać. Kiedy zakłada swój fioletowy strój z zieloną peleryną, zyskuje te moce wraz z umiejętnością mówienia po hiszpańsku i używa ich, aby wyciągnąć Kurczaka z każdej sytuacji, w której się obecnie znajduje. Jeżeli chodzi o wygląd krowy, to jest żółta z brązowymi plamami. Ma ciemnoszare kopyta, jasno łososiowe wymię, tyłek oraz pysk oraz różowe powieki i dwa małe brązowe rogi. Krowa czasami bywa mylona z chłopcem. Krowa jest jedyną postacią, która pojawia się w każdym odcinku. Rodzice krów nie kupują mleka, ale po prostu używają krowich wymion do ponownego napełnienia kartonów. Krowa jest o 4 lata młodsza od Kurczaka, który ma 11 lat, co sugeruje, że może być w pierwszej lub drugiej klasie. Jest 2 lata starsza od atomówek. W angielskiej wersji ten sam aktor użyczył głosu jej bratu, Czerwonemu i Jamłasicy. W większości międzynarodowych dubbingów serialu głos krowy jest wyrażany przez mężczyznę wykonującego kobiecy głos, podobnie jak jej oryginalny angielski aktor głosowy. Wyjątkiem od tej reguły są dubbingi polskie, japońskie, kasztelańskie, hiszpańskie, brazylijskie oraz portugalskie. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści krowa.